Zaczyna się ostateczna rozgrywka o przyszłość Polski. Rok temu umówiliśmy się na wspólną ciężką pracę, której celem jest uwolnienie Polski od PiSu, a więc od korupcji, arogancji władzy, od wszechobecnego kłamstwa i nienawistnej propagandy, od drożyzny i od lęku o przyszłość naszą i naszych dzieci. Oni mają pieniądze, służby specjalne, podsłuchy i prokuraturę, media publiczne i sejmową większość. My mamy siebie, swoją wiarę i energię, poczucie racji i świadomość o jak wielką stawkę toczy się gra. Chcemy, możemy i musimy Wygrać tę grę i czujemy pewnie wszyscy, że jesteśmy na dobrej drodze. Pisze Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, w liście zapowiadającym konwencję. Takiej konwencji nie było od 11 lat. Ta konwencja, która będzie 2 lipca w Radomiu, zbierze ponad 6 tysięcy uczestników. Będziemy mówić o tym, co. Powinni, powinno zmienić się w Polsce. Podsumujemy tysiąc spotkań, podsumujemy te kongresy programowe z zimy i wiosny i pokażemy, co będziemy robić w najbliższych miesiącach i jaka jest, jaki jest nasz pomysł na to, by zmienić Polskę i tak naprawdę uratować Polskę przed prawem i sprawiedliwością. Konwencja rozpocznie się o godzinie 12.00. Wstęp będą mieli tylko członkowie Platformy Obywatelskiej.